gratuluję trenerowi zwycięstwa. Jeżeli chodzi o sam przebieg meczu, no praktycznie ten mecz mogliśmy rozstrzygnąć w pierwszej połowie, gdzie stworzyliśmy tyle sytuacji, że mogliśmy tak naprawdę zamknąć ten mecz. Na drugą połowę mieliśmy grać dalej to samo, co w pierwszej połowie. No, Znicz zaskoczył nas szybkim wznowieniem autu, strzelał nam jedną bramkę, za chwilę poprawiał nam drugą. I ten mecz nam po prostu wymyka się spod kontroli. Później z ataku szybkiego Znicz strzela nam jeszcze dwie bramki, kończy się zwycięstwem Znicza 4-1. No, mówię, ze swojej strony mogę powiedzieć tylko tyle, że no, mówię, na pewno będzie decyzja zarządu, ale ze swojej strony mówię, że tak naprawdę następny mecz z Gryfem gramy tak naprawdę o wszystko, jakąś tam naszą wizję tego zespołu i no, można powiedzieć, że stawiamy wszystko na jedną szalę. Zwycięstwo daje nam jakąś tam szansę pracy dalej, porażka czy remis. Także kończy się nasza jakaś polityka tutaj, którą chcieliśmy stworzyć, którą stworzyliśmy i którą chcielibyśmy ciągnąć. Jeszcze raz gratuluję gospodarzom zwycięstwa i dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania do trenera Kości? Dziękuję zatem o ocenę przebiegu wydarzeń na boisku. Bardzo proszę trenera gospodarza. Witam Państwa. Powiem tak, właściwie trener zrelacjonował całe spotkanie i doskonale jest scharakteryzował. Powiem szczerze, że dawno już nie pamiętam takiego meczu, gdzie naprawdę pełen wiary w swój zespół. Nie dawałem zbyt wielu szans nam na powodzenie w tym spotkaniu. Mówię tutaj o sytuacji do przerwy, prawda? Ale co się okazuje, że jednak męska rozmowa szatni, pewne roszady w ustawieniu taktycznym plus no, dodatkowa jakaś mobilizacja wynikająca tam z sytuacji w zespole powodowała, że wyszliśmy zupełnie innym zespołem i to z kolei myśmy zaczęli grać no, to, co potrafimy najlepiej, to, co pokazaliśmy kilka dni temu w Katowicach. Wydaje mi się, że zespół gości jakby troszeczkę uwierzył w to, że mając taką przewagę i mając również prowadzenie do przerwy, że to się może już samo wygra. No niestety piłka jest tak przewrotna i powiem może też ja przewrotnie, że te bramki szybko padły, ale przeciwnicy byli w dalszym ciągu bardzo, bardzo niebezpieczni. Tutaj chylę czoła przed naszymi przeciwnikami, bo do końca drżeliśmy o wynik, dopiero jak gdyby końcówka, kiedy dwie bramki padły w końcówce, właściwie dopiero mogliśmy spokojnie usiąść na tej ławce i oczekiwać ostatniego gwizdka. Cieszy, tak jak powiedziałem, na pewno zwycięstwo. Styl szczególnie z pierwszej połowy chciałbym, żebyśmy jak najszybciej zapomnieli, natomiast no, tak jak powiadam, zwycięstwo się nie sądzi. Dwa mecze, dwa zwycięstwa, 6 punktów. Na pewno to bardzo cieszy i nas trenerów, i zawodników, a myślę, że przede wszystkim kibiców naszego zespołu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania do trenera gospodarzy? Dziękuję za tym gościom. Życzę szybkiego, bezpiecznego powrotu.